jakie masz teraz najbliższe plany i czy gdzieś się wybierasz, bo jesteś ostatnio rzadkim gościem w Warszawie. No tak, moje plany najbliższe to wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Komenda przede wszystkim był rudy, a poza tym był kulawy. Poza tym nic nie mówił, bardzo, ale trzeba powiedzieć, że był nadzwyczajnie wrażliwy. Wesolutkim, zabawnym, bardzo przyjacielskim i kontaktowym. Nie lubił tylko mówić o jednej rzeczy, to znaczy o swojej muzyce. Wierzyliśmy ogromnie Komedzie. Wierzyliśmy, to prawda. Bo miał charyzmę w sobie. Jak się chwilkę tak z nim pobyło, to było widać, jaki siedzi w nim, że tak powiem, bies. On potrafił kilkoma dźwiękami bardzo prostymi zrobić coś, co robiło gigantyczne wrażenie. By tak właśnie jakbyś to określił, swoją muzykę. Mówiła muzyka filmowa. Dbało o to, żeby być up to date, być na czasie. Muzyka go wezwała do siebie i on absolutnie nie uległ. On był apostołem.